Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Waluś i ogólnie wróciliśmy z odcinkami tutaj z Minecrafta, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Niedawno Minecrafta nie było, tym bardziej jeszcze NSSV, mm, tak więc no trochę się pozmieniało. Eee, no i ogólnie stwierdziłem, że można sobie porobić taką storyjkę, ze względu na to, że sam jeszcze nie wiem, czy w ogóle będę kontynuować jeszcze tutaj grę na NS-ie, ale to się jeszcze zobaczy. Ogólnie myślę, żeby zrobić taką serię, w której będę po prostu wam jakby mówić, co po prostu... Na jakiś temat będę mówić właśnie jakby swoje zdanie ze względu na to, że mm, no po prostu ostatnimi czasy naprawdę zacząłem rozmawiać z bardzo dużą ilością osób, właśnie i z osobami, które mają DNS-a i z administracją i tak... co się... z administracją... Z administracją to bardziej ona na mnie krzyczała, niż cokolwiek mi pomagała, więc tutaj raczej ciężej, ale ostatnio właśnie zacząłem się bardziej tutaj zaznajamiać z informacjami, jakie tutaj kiedyś były i tak dalej na serwerku, więc możecie na przykład wziąć i właśnie w tej serii zadawać mi pytania w komentarzach, na które ja będę odpowiadać. Jak najbardziej, to czy jak tylko będę mógł, to będę odpowiadać szczerze tutaj. Nawet jeżeli mi tam zagrożą bany, bo to mi tak dzisiaj mi grożą banami zawsze, więc tam w sumie wywalone. Więc możecie właśnie do mnie właśnie pisać w komentarzu, a do następnego odcinka właśnie sobie, a w następnym odcinku właśnie sobie będziemy tutaj na te pytania przynajmniej ja będę odpowiadać. I taki właśnie fajna seryjka. No dzisiaj sobie też przygotowałem kilka tematów i dalej, i dalej. Eee, ale nie zapisywałem ich nigdzie, tylko sobie tak w głowce mniej więcej. Mam nadzieję, że wszystkie takie e, większe pytania, jakie mam, e, to opowiem. No i dobra, pierwszym takim pytankiem, e, w sensie takim pierwszą e, tutaj zagadką, jest czemu spadłem właśnie tak bardzo stopki i tak dalej, i tak dalej. W sensie nie ma już nic, pewnie tak dzisiaj bym nie wyprzedził, ok? Nie oszukujmy się. E, no to jeżeli chodzi o ten właśnie hajsik, dlaczego tak bardzo spadłem, czemu nagle nie mam jakoś tak chyba 800 milionów czy coś takiego. Słuchajcie, w e, ostatnim okresie bardzo dużo osób e, ode mnie znajomych e, zaczęło właśnie wbijać tutaj na serwerek i zaczęło sobie grać. No i w sumie stwierdziłem, że skoro mam tyle pieniążków, a i tak tutaj w sumie nie gram zbyt często, to w sumie mógłbym te pieniążki oddać im. E, więc tak rozdawałem, rozdawałem, no i właśnie w ten no to sposób straciłem sobie dosyć dużą sumę pieniędzy. E, tak samo Cesiok, e, 11 aktualnie topka, też mu bardzo mocno pieni pieniążkami tutaj sypłem, ze względu na to, że właśnie pomagał mi tak czy, eee, tak czy siak, tak czy siak, tak czy siak. Coś mi tutaj pomagał, właśnie z zagranieniem dźwięku, z miniotarkami i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu mi w tym pomógł, i właśnie przez to dawałem mu sobie pieniążki. Tak samo właśnie jak czasem bijałem na serwer, i tam pisałem kiedyś, że jak zrobić, na przykład, czy ktoś potrafi mi pomóc, na przykład z mikrofonem albo coś takiego. I że mógłbym właśnie w jakiejś takiej osobie, która by mi pomogła sypnąć jakimś groszem, to niestety nikt się nie zgłosił. A Cezio jest taką osobą, która się właśnie zgłosiła. Pomogła mi właśnie tutaj w materiale, więc coś w materiale, w materiałach, więc po prostu za to pieniążki otrzymał. Jeżeli chodzi o znajomych, to tam nie sypałem, tam po 10 milionów, po 20, także jakoś nie jakoś super dużo i tak dalej, tak dalej. Głównie większość poszło do Cesioka, także bardzo jeszcze raz dziękuję za pomoc. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o całe pieniążki, bo w sumie to tyle straciłem. Dobra, e, drugim takim punkcikiem, o którym bym chciał z wami porozmawiać, oczywiście, ja sobie tutaj będę biegać w pośród moich pięknych budowli. E, drugim takim e, tematem, o którym bym chciał pogadać, no to jest to temat, e, dlaczego aż tak słaba aktywność jest moja tutaj na serwerze i tak dalej, tak dalej, co się tutaj więcej stało. E, o tej sprawie będę mógł mówić jak bardziej, myślę, około końca września, jeżeli tutaj wszystko się wyreguluje, a jeżeli nie, no to. No to nie wiem, w sumie to się jak pewnie powiem, na jakimś streamie czy coś, e, więc śledźcie streamy, zostawcie suba, oczywiście dzwoneczkiem, żeby wam przychodziły informacje o takich streamach, no i właśnie wtedy jakoś sobie opowiemy, albo właśnie, właśnie w, tym, e, w tej tutaj serii, właśnie też nie wiem jak ją nazwać, więc nie wiem, może Szczery Waluś, albo coś takiego, zobaczymy. W każdym bądź razie dlaczego jest taka słaba jakby moja aktywność na serwerze, między innymi właśnie przez tą całą dramę tutaj taką małą, wewnętrzną, ale ogólnie bardziej mi chodzi o mój plan lekcji. Plan lekcji, który mam strasznie taki, strasznie niewygodny dla mnie ze względu na to, że niestety mam na popołudnie, często. Więc niestety tak wstaję koło godziny 11, w sensie, nie no, tak koło dziewiątej, i po prostu idąc do szkoły wracam koło godziny 16, 17 i tu już jest koniec dnia więc no, ciężko znaleźć taki po prostu termin i tak dalej, żeby tutaj ładnie jakoś to wszystko ponagrywać. E, więc właśnie tutaj dlatego taka aktywność jest, a nie inna, więc e, jeżeli chodzi o aktywność, no to póki mam taki plan lekcji jaki mam, no to niestety ta aktywność będzie trochę gorsza. Mam nadzieję, że będzie taki okres czasu, w którym bym mógł na przykład nagrać 6-7 odcinków dziennie i żebyście sobie mieli jeden odcinek na przykład w tygodniu, w znaczy sensie jeden odcinek na dzień e, tutaj e, taki jeden tydzień na przykład, dwa, zrobić właśnie jednego dnia, więc to by było dosyć spoko, może jeszcze dzisiaj uda mi się jakoś a nagrać, zobaczymy. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o aktywność, no to niestety będziecie musieli zrozumieć. Jeżeli ja tutaj wszystko dam radę pogodzić, no to jak najbardziej. Te odcinki się będą coraz częściej pojawiać, więc zostawiajcie subiki oczywiście na kanale. Trzecią tutaj moją taką informacją, to jest taka informacja, którą bardzo bym jakby chciał poznać też waszą opinię, bo co do tego jest też dosyć ciekawa sprawa. Ponieważ tak jak wiecie, ja potrafię budować całkiem ładne budowle. Tak mi się przynajmniej wydaje, że te budowle, które tworzę, naprawdę mają impet, na przykład tak jak ten kościół, który się tutaj najmniej wrenderował cały, ja chciałem właśnie, żeby się wrenderował, ale dobra ten, ten kościół na przykład właśnie co sobie tutaj zbudowałem, wszystko na game 0, wszystko przeskupione surowce w, w galerii dalej, I słuchajcie, ostatnio udało mi się, jakby coś ten czas, który ogólnie nie, nie poświęcałem na serwerze, bo ja też grałem w Minecraft bo ja mam swój serwerek do właśnie wszystkich moich budowli itd., tak do jakichś nowych projektów, no i ostatnio oglądając sobie właśnie jakieś różne takie poradniki właśnie budownicze itd., tak itd., tak się właśnie na y, styl budowy, który bardzo mnie zainteresował i w ogóle na, w ogóle typ całości, całość jako budowli, który bardzo mnie zainteresował, jest to naprawdę fajny projekt i projekt, który naprawdę bym mógł no zmienić troszeczkę pogląd osób, jeżeli chodzi o budowanie na serwerze Real Life, ponieważ ten projekt jest olbrzymi, zaraz wam powiem dokładnie na ile klatek, ze względu na to, że pisałem do uwaga nawet właściciela tutaj serwera czyli pana Unixa, ja pisałem do niego o właśnie to, czy czy udałoby mi się zrobić tak, ponieważ cały projekt byłby na 453 na 323, kratki czyli jest to olbrzymi projekt. Patrząc na to, że działka ma 40 na 40, to 453 na 323, z tego co ja dobrze obliczyłem, to jest 70 działek połączonych razem e, w wymiarach po prostu taki prostokąt 10 na 7, nie? 10 na 7, i właśnie taki chciałem. Projekt zbudować, żeby po prostu tutaj jakoś to fajnie wyszło. Może jakoś nawet udostępnię Wam całą wiadomość, jaką ja tutaj wysłałem do Unixe'a. No i właśnie wysłałem z prośbą właśnie o to, czy byłaby możliwość, żeby złączył mi. W się, sensie, żeby wziął i złączył działki i nadał na mnie, lub żeby nawet on złączył sobie działki jako on, jako nie wiem, admin, czy się jakiemuś adminowi nadał, nie wiem, tam toksikowi, cichemu, czy tam komukolwiek innemu, albo nawet właśnie sobie i żeby mi dał trusta, żebym ja mógł sobie zbudować właśnie ten projekt, ponieważ no, jednak mam sentyment do real lifea, to że kilka osób po prostu odwala tutaj maniane, to nie moja po prostu wina, nie wina jakoś super, też Unixa ja i tak dalej, więc. Po prostu no, chciałem sobie pobudować tutaj, jako jedna z nielicznych osób, myślę, że dałbym radę zrealizować tak wielki projekt. E, ponieważ po prostu no, te pieniążki tutaj w banku są. Także myślę, że ten projekt dałbym radę zrealizować. E, a po drugie, też myślę, że ja, jeżeli chodzi o jakieś takie większe projekty, na przykład tak jak ten kościół, ten kościół jest na 18 działek chyba 3 na 6, tak jest, na 18 działek on jest. E, I zrobiłem go w dwa tygodnie, cała przebudowa szła. Więc e, myślę, że tak, że, ja, że ja potrafię się zmotywować. Więc myślę, że ja naprawdę się potrafię zmotywować co do budowli. E, jeżeli faktycznie widzę, że to ma cel, że to będzie naprawdę ładnie wyglądać i że to zrobi wrażenie, to wtedy to robię. E, także. Naprawdę. No, załamałeś. Także no, fajny projekt myślę, że to by był. Naprawdę myślę, że to by było naprawdę coś ładnego. I właśnie chciałbym poznać Waszą opinię, ponieważ ogólnie nie mogą mi złączyć tyle działek. wiedziałem. w sensie napisałem jeszcze tam do niego. Bo zazwyczaj jak ktoś nie odpisuje, no to wystarczy jeszcze raz napisać, jeszcze raz, jeszcze jedną wiadomość, i w końcu odpisze ta osoba. No i właśnie nikt mi nie odpisał, że średnio, że niestety chyba raczej nie da rady mi złączyć. I ja napisałem właśnie, że szkoda, że to mi zależało, właśnie, żeby sobie tutaj zbudować. Bo na kreatywie, tam trójce można by było w sumie to zbudować, ale to nie byłoby to samo. No i w sumie chciałbym poznać waszą opinię na temat właśnie, czy jakby to od was zależało, czy byście właśnie jakby ktokolwiek chciał sobie zbudować na przykład jakąś budowlę i byście wiedzieli, że zbuduje sobie, a nie zbuduje sobie kaktusiarki na przykład, to czy taką budowlę byście pozwolili, żeby ktoś sobie zbudował, tak naprawdę, w sensie to jest budowla, na której nikt nie będzie zarabiał, na której jakoś nie będzie super ekstra, nie wiem... No Po prostu nie będzie racy zarobku, czy tam nie będzie tego sprzedawał, i tak dalej, nie będzie wykorzystywać tych działek, tylko po prostu sobie zbuduje coś. Eee, właśnie pod projekt. Chciałbym pozdrawić Wam żebyście się zgodzili na takie coś, żeby ktoś sobie złączył, coś, żeby ktoś sobie coś zbudował. Bo myślę, że projekcik naprawdę jest kozak. Jeżeli nie uda mi się go zbudować eee, na real life, jeste w sensie, się ja dalej będę walczyć tutaj. Eee, jeżeli chodzi o. Tutaj właśnie o to połączenie działek będę próbować cały czas, będę pisać do Unixa. czy jest jakaś możliwość, czy na przykład zebrał kilka osób, które by powiedziały, że fajnie by było jakby taka budowla powstała, to czym zgodziłby się właśnie, żeby tutaj mi e, no takie coś zrobić po prostu, albo żeby on po prostu na sobie te działki zrobił, byle jak, ważne, żeby ta budowla po prostu powstała na trybie real life. Taki jest mój cel e, i tutaj właśnie ta budowla, no kurczę, no fajne, fa naprawdę, no możecie mi uwierzyć na słowo, Kościół w porównaniu do tego jest, jest naprawdę, no, pierdkiem. No to jest przecinek, to, znaczy całe to cały ten kościół to jest dosłownie jeden wyraz w całym zdaniu, którym właśnie jest e, ta budowla, która ma powstać. Jeżeli nie powstanie, no, to tak jak mówię, ja sobie to zbuduję na jakiejś kreatywie, pokażę wam, jak to wygląda. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie tematy, które dzisiaj miałem. E, chciałbym też, żebyście w komentarzu napisali, właśnie e, m.in. co Was zgnębi. Jeżeli macie jakąś informację, na przykład moglibyście napisać, co sądzę i o tym, o, i o tym graczu, i tak dalej, i tak dalej. Także, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to co, napiszcie i możecie też napisać, jaką serię e, zrobić. W sensie z jakiej gry, tutaj serię zrobić. Już niedługo w ogóle FIFA wychodzi, więc może FIFA się pojawi na kanale. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.